Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, porada 118. Jak stworzyć w Excelu tak zwane koło życia, czyli wykres, na którym ocenisz swój poziom satysfakcji w 8 kluczowych dziedzinach życia. Czyli jak wykres, to muszą być właśnie dane odpowiednio przygotowane, to jest nasze 8 dziedzin życia i przypisane wartości punktowe od 0 do 10 maksymalnie. Czyli skoro to jest wykres, no to standardowo trzeba zaznaczyć dane, odpowiedni obszar i po prostu wstawić wykres. Nie ma tego wykresu, który nas interesuje. Tu w podstawowych trzeba wejść dopiero w inne wykresy i tu jest wykres radarowy. Wybieramy sobie jeden z tych wykresów i już mamy niemalże nasze koło życia. Trzeba się pozbyć trochę śmieci i dopracować nasz wykres, żeby ładniej wyglądał. Pierwszym elementem będzie zaznaczenie osi wartości. Tak? Ona jest tutaj w pionie zaznaczona i też na każda linia to też jest ta oś wartości. I ponieważ tu mamy właśnie te punkty po środku, mi się nie podoba, że one tu tak niejako wiszą w powietrzu, więc sobie Ctrl 1 na osi wartości i zmieniam parę rzeczy. Na przykład może być warto ustalić maksimum na maksymalnie 10, ze względu na to, że mi za pierwszym razem tutaj Excel wstawił 9, bo tu była maksymalna wartość 9. Tu na tym komputerze mi od razu wstawia 10, super. Ale ty jakbyś miał problem, no to tu możesz to po prostu ustawić na salę na 10. Dalej, jednostka główna, czyli co ile przeskakuje właśnie, co ile są tutaj linii, tak? Jest 0, 2, 4. A ja chcę, żeby przeskakiwał co 1, zmieniam sobie tutaj i od razu trochę inaczej wygląda. Tak? Wygląda bardziej naćkano, ale tu jeszcze parę rzeczy poprawimy. Przede wszystkim nie chcę mieć aż tak wielkich etykiet do każdej z tych poszczególnych osi, więc mogę sobie to zmniejszyć. Najprościej w narzędziach głównych to kilka razy kliknąć, żeby czcionka była mniejsza. Ja dalej widzę, co tu jest. Ale standardowo dobry wykres powinien mieć tytuł, co na nim się znajduje. Więc możemy to sobie kliknąć na kartę układ, tytuł wykresu nad wykresem i jest zaznaczone, więc pisze koło życia. Tak? Napisałem to, widać to w pasku formuły, nie widać jeszcze tego na tytule, ale teraz wystarczy, że nacisnę Enter i te zmiany zostaną zatwierdzone. No, przydałoby się jeszcze go odrobinę powiększyć, ten wykres i mam koło życia. To jest taki specjalny wykres, jak już wspomniałem, który robisz sobie, żeby ocenić poziom swojej satysfakcji w życiu i gdzie najbardziej ci zależy, żeby dokonać poprawy. Najlepiej właśnie, żeby ten wykres miał formę przypominającą koło. Ten wykres tutaj przykładowy mało przypomina koło. Widać, że tutaj przydałoby się popracować przede wszystkim nad rozrywką i czasem wolnym, relacją z najbliższymi przykładowo. I żeby być szczęśliwym, wcale na tym wykresie nie musisz wszędzie osiągnąć wartości maksymalnej. Najistotniejsze jest tutaj zachowanie tej równowagi, żeby ten wykres jak najbardziej przypominał koło. Są aż 3 rodzaje tego wykresu radarowego w Excelu. Tak, możemy sobie w projekcie zmienić typ wykresu. Mamy tutaj, ten jest bez punktów. Możemy sobie dołożyć z punkcikami, to wtedy są zaznaczone punkciki. Albo możemy sobie tu jeszcze dołożyć wypełnienie wnętrza wykresu. I to wszystko zależy od Ciebie, który wykres najbardziej Ci się podoba. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.